Wakacje to tradycyjnie czas remontów dróg. Nie inaczej jest i tym razem. Na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia przy byłym punkcie poboru opłat w Żernicy trwa naprawa nawierzchni. Tworzą się korki sięgające kilku kilometrów. Na drogowej trasie średnicowej w Zabrzu ruch w obu kierunkach odbywa się na zwężonej jezdni. Podobnie jak na ulicy Kościuszki w Katowicach przy wylocie na Mikołów, gdzie dziś rozpoczęła się wymiana nawierzchni. Magda Sincewicz. Wraz z rozpoczęciem wakacji ruszyły remonty dróg. Ci, którzy korzystają z gliwickiego odcinka autostrady A4, mogą utknąć w korku z powodu prac na wysokości byłego punktu poboru opłat w Żernicy. Prace trwają już cały tydzień. Wszystko przebiega sprawnie. Przewidujemy, że ten remont zakończy się z końcem przyszłego tygodnia. Tu pracę tak zorganizowaliśmy, aby w tygodniu te prace przeprowadzać, a na okres tych wyjazdów wakacyjnych, weekendowych schodzimy z utrudnieniami z pracami i przywracamy pełny przekrój jezdni. Korki tworzą się też w Katowicach przy ulicy Kościuszki, gdzie rozpoczęła się wymiana nawierzchni jezdni na odcinku od wiaduktu kolejowego w rejonie skrzyżowania z ulicą Owsianą. Drugi etap robót rozpocznie się 1 lipca. Wtedy przebudowana zostanie nawierzchnia od ulicy Kolejowej do Famuru. Roboty mają potrwać do połowy lipca. Z początkiem miesiąca ruszy też remont w miejscu, gdzie codziennie przejeżdża 120 tysięcy samochodów. W najbliższą niedzielę wprowadzimy zmianę organizacji w Katowicach na drodze ekspresowej S86 w rejonie obiektów, które prowadzą ulicę Monte Cassino. Te prace związane są z wykonywaniem przejazdów technologicznych na potrzeby przyszłego remontu tych obiektów. Zawęzimy tam lewe jezdnie, co będzie oznaczało dla kierowców, że w kierunku Sosnowca będą mieli do dyspozycji 3 pasy, w kierunku Katowic 2. Drogowcy informują, że czas trwania tych utrudnień nie powinien przekroczyć 2 tygodni.